Ja wzywam Twojego imienia, Jezus, na tym miejscu. Ja modlę się teraz o tych ludzi, którzy słyszą mój głos. Ja wzywam Twojego imienia, Jezus. Ja modlę się, ażeby to poselstwo, które jest tutaj uwalniane, ażeby ono trafiało do serc ludzi. Ja modlę się o to, ażeby ono było przyjmowane sercami, ażeby nikt nie podchodził do tego swoim umysłem. Ja wzywam Twojego potężnego imienia, Jezus, na Twoje imię. Wszystko na niebie i na ziemi zgina swoje kolano. Ja modlę się teraz o to, ażeby ci, którzy Ciebie szukają, gdy usłyszą te poselstwo, ażeby oni o tym myśleli. Niech im się to śni. Niech do nich mówią inni ludzie o tym, jak potężny jesteś Ty. Niech Ciebie szukają. Niech oni Ciebie znajdą. Niech nie zapomną tego spotkania. Ja wzywam Twojego imienia, Jezus. Nie ma drugiego takiego jak Ty. Ty jesteś Bogiem. Ty jesteś Królem. Ja modlę się, Duchu Święty, żebyś przekonywał ludzi, którzy słyszą słowa o Jezusie. Żebyś ich przekonywał o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. O tym, że potrzebują Ciebie. Że nie ma nic, Jezus, poza Tobą. Że Ty jesteś drogą dla nich, prawdą i życiem. Modlę się o to, ażeby każdy, kto słyszy te słowa, przyjął te słowa jako poselstwo z nieba, żeby zrozumiał, że przybliżyło się królestwo, że teraz przybliżyło się królestwo, że teraz jest na wyciągnięcie ręki. Niech płynie do tych ludzi życie. Ja związuję na tym miejscu każdą religię. Poniżam Ciebie, diable. Przypominam, że na krzyżu zostałeś pokonany. Ja mówię proste słowo, proste do ludzkich serc. Proste przyjmowanie, nie przez intelekt, ale przez serce. Modlę się o każdą osobę, która to słyszy. Niech przyjmie to jako słowo życia do swojego życia. Jako słowo życia. Przyjaciele, biegniecie za sukcesem, kończycie te studia, bo chcecie sukcesu w swoim życiu, chcecie szczęścia. Sukces dla was oznacza szczęście. Ale dla mnie największym sukcesem w życiu było to, że spotkałam Jezusa. Jak dziwnie dla was to brzmi. Szyderczy uśmiech sam się ciśnie na twarz. I kiedyś ja też miałam takie podejście. Myślałam, że szczęście i sukces, bo z tym wiążemy szczęście, zapewnią mi studia. Skończyłam studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim. Później studia podyplomowe tutaj, w tym budynku obok. Myślałam, że jak będę dobrze wykształcona, to będę szczęśliwa i będę miała sukces w życiu. Za tym biegniecie i tego szukacie. Po studiach dobra praca i duże pieniądze. Poszłam do pracy, zaczęłam bardzo dobrze zarabiać, ale jednak okazało się, że to jeszcze nie to. Szczęścia też to nie zapewnia. Wyszłam za mąż. Mąż był partnerem w bardzo dużej kancelarii prawniczej. Więcej pieniędzy, większy sukces, z pozoru większe szczęście. Przecież tego tutaj też szukacie. Urodziłam dwoje dzieci. Tak naprawdę sięgnęłam po to wszystko, po co może sięgnąć człowiek. Dzięki swoim wysiłkom. Po to wszystko, po co słyszycie, że musicie biec, żeby być szczęśliwymi. Ja tam byłam. Ale im więcej tego było w naszym życiu, im więcej było pieniędzy, im więcej wszystkiego, co mami i mówi, będziesz szczęśliwy, tym ja większą pustkę czułam w sobie i tym bardziej wiedziałam, że prawda jest taka, że to mi sukcesu ani szczęścia nie zapewni, że wewnątrz siebie ciągle szukam i szukam i szukam i nie mogę znaleźć i wszystko to, co oferuje dla was świat, a co ja miałam, mi szczęścia nie dało i nie da wam. Możecie biec, ale być może kiedyś przypomnią się wam wasze moje słowa, że odpowiedzią na to, czego szukacie, jest Jezus i Ewangelia Jego. O krzyżu, o pustym grobie i o zmartwychwstaniu. I kiedyś te słowa dla mnie nic nie znaczyły. I myślałam, że jest to głupie, jak jakaś legenda, albo może dla ludzi słabych, dla chorych, dla grzeszników, może dla tych, co w rynsztoku. Ale ci, co skończyli studia,
ci, co mają sukces, ci, którym jest dobrze, przecież nie potrzebują. Takie miałam podejście. I tak jak teraz gdzieś w waszych duszach, być może na waszych twarzach, gości jakiś uśmiech, rodzi to jakieś szyderstwo. Myślicie, po co taka głupota? Kiedyś w moim sercu też były takie myśli, ale gdy tak jak wy teraz usłyszałam Ewangelię o Jezusie, to nie zatwardziłam mojego serca, bo coś w nim drgnęło i powiedziałam, że jeżeli to jest prawdą, co słyszę, że chodzę bez Jezusa, choć wydawało mi się, że z racji urodzenia w takim kraju, to jestem chrześcijanką, przecież każdy się prawie ochrzcił. Ale ci ludzie powiedzieli, że to nie jest dla mnie żadna przepustka do nieba, ani nie znaczy, że mam cokolwiek wspólnego z Jezusem. Więc w głębi swojego serca zawołałam do Niego, że chcę Go poznać, że nic w moim życiu dotąd nie znaczył, że nie mam z Nim żadnej relacji, że tyle wiem o świecie, ale jeżeli On jest prawdziwy, to Go nie znam i nie istnieje w moim życiu. Zadajcie sobie pytanie, kim dla was jest Jezus? Ja sobie wtedy zadałam i musiałam odpowiedzieć, że jest nikim. Być może jakąś historyczną postacią, być może świętami Wielkiej Nocy albo Bożego Narodzenia. Czasem, gdy pójdziesz na pogrzeb albo ślub. Taką rolę miał Bóg w moim życiu. I bardzo często tylko taką ma w waszym. A Bóg z tym w ogóle nie ma nic wspólnego. To jest Pan Panów i Król Królów. Ten, który stworzył świat, niebo i gwiazdy. Ten, który poszedł na krzyż i wziął tam każdą chorobę, każdy ludzki grzech, każde poniżenie, upokorzenie, odrzucenie, nieszczęście, cierpienie i twój brak miłości, po to, żebyś ty, jeżeli uwierzysz, mógł przyjąć zbawienie, po to, żebyś ty, jeżeli w Niego uwierzysz, mógł przyjąć zwycięstwo z krzyża, bo On pokonał tam diabła, pokonał tam śmierć i zmartwychwstał. Grób jest pusty. I to zwycięstwo należy do wszystkich, którzy uwierzą. Powiedział, że kładzie przed nami błogosławieństwo i przekleństwo, że kładzie przed nami życie i śmierć. Ale to my wybieramy, że nie złamie wolnej woli człowieka. I tak jest teraz z wami. Macie wolną wolę przyjąć sercem moje słowa i macie wolną wolę, ażeby to odrzucić. Przybliżyło się królestwo, życie i śmierć na wyciągnięcie ręki. Decyzja w waszym sercu, ja ją już podjęłam. Głoszę do was o tym, tak jak kiedyś, gdy głosił Jezus. Bo ja też kiedyś musiałam usłyszeć, żeby uwierzyć, żeby zrozumieć, żeby móc podjąć właściwą decyzję. I tak samo jest teraz z wami. Zadajcie sobie pytanie, kim dla was jest Jezus? Zadajcie sobie pytanie, czy Go znacie, albo nawet czy chcecie Go poznać. Zawołajcie do Niego, że chcecie Go poznać, że tak naprawdę nigdy nie mieliście z Nim relacji, ale chcecie mieć, chcecie spróbować. Jezus da wam się poznać, tak jak dał się każdemu z nas. Każdemu z nas. Spotkanie z Nim to jest olbrzymia zmiana w życiu, ale zmiana tylko na lepsze. To jest pełnia życia, która przychodzi przez spotkanie z tym, który jest dawcą życia, który z miłości do człowieka oddał życie na krzyżu. Przyjaciele, miałam guza w piersi, zostałam uzdrowiona, bo uwierzyłam w to, że Jezus na krzyż wziął moją chorobę. Położyłam ręce na człowieka, któremu lekarze nie dawali szans, bo jego mózg już praktycznie nie pracował. Ten człowiek wszystko pamięta i chodzi. Modliliśmy się z mężem o kobietę i mężczyznę, nie mogli mieć dzieci. Urodziła im się cudowna córeczka, ma ponad rok. Modliłam się o ludzi, którzy mieli problemy z kolanami. Te kolana są zdrowe. Guza na ręce i inne choroby. Być może jesteś chory, masz depresję.
Być może coś wiąże twoje życie. Przyjdź, pomodlimy się o ciebie, odejdziesz zdrowy. Królestwo jest na wyciągnięcie ręki, tak jak wtedy, kiedy chodził Jezus. Bóg nie pośle do was kogoś innego niż nas. Posyła ludzi do ludzi. Do nas też posłał ludzi. Usłyszeliśmy Ewangelię. Usłyszeliśmy to, co wy słyszycie. Nie zatwardziliśmy swojego serca. Dzisiaj żyjemy z Jezusem. To jest możliwe dla was. Jeżeli chcesz być zbawiony, musisz zawołać do Jezusa. Nie ma innej możliwości. Zawołaj do Niego dziś. Chcę Cię poznać. Potrzebuję Ciebie. Pociągnij mnie do siebie. A spotkasz się realnie z Jezusem, jeżeli uwierzysz w swoim sercu, że Jezus umarł za Twoje grzechy, że przyszedł na ziemię jako Syn Boży, ale Bóg zbudził Go z martwych i wyznasz swoimi ustami, że to jest Pan Panów, Król Królów, będziesz zbawiony, a zwycięstwo z krzyża będzie Twoim dziedzictwem. Zadaj sobie dzisiaj to pytanie. Jak chcesz żyć? Czy chcesz żyć z Jezusem? Czy odwracasz się i idziesz inną drogą? Amen.